Was w kolejnej recenzji blondynki. Dzisiaj przeniesiemy się do Paryża z 1940 roku. Niemcy rozzuchwaleni zwycięstwami Hitlera prą na zachód, a przy okazji okupują, to znaczy zasiedlają Paryż. A więc zapraszam do Paryża. Niemcy korzystają ze wszystkich uciech stolicy Francji, zwłaszcza tych cielesnych, i odwiedzają dom publiczny Sfinks, do którego właśnie trafia nowa dziewczyna. Jest zniewalająco piękna, ale obsługuje tylko wysokich rangą oficerów niemieckich. France jest tajemnicza i skryta, ukrywa swoją przeszłość w zamkniętej skrzyni, ale jej piękna nie da się ukryć. To zwraca uwagę i przyciąga spojrzenia, także jednego z oficerów niemieckich. Miłość, obsesja. Wśród tej dwójki znajdzie się miejsce na jedno i drugie. Oficer się zakochuje, a France ma swój plan, który powoli wprowadza w życie. Ta książka to naprawdę zgrabnie napisana powieść kryminalno-historyczna, która pokazała mi trochę inną stronę II wojny światowej i światek oficerów, którzy regularnie wtedy odwiedzali domy publiczne. Początek i zawiązanie fabuły przypominają konstrukcję kryminał. Odpowiednio budowane napięcie prowadzi nas do zaskakującego końca. Dobre tempo, wyraziste, tajemnicze postaci i historyczne tło. To wszystko jest bardzo dobrze wymyślone i składa się na dobrze napisaną książkę. I jest tylko jeden minus. Tak dobrze czytało mi się początek i środek, że samo zakończenie, mimo że było zaskakujące, to jakoś mnie tak rozczarowało. Chyba oczekiwałam czegoś zupełnie innego. Kochani, polecam Wam tę historyczną powieść, bo naprawdę dobrze się ją czyta, a Was zapraszam do kolejnych moich recenzji. Do zobaczenia.